Siema wszystkim, z tej strony wasz misio Pugisio. Nie mogę uwierzyć, że w to powiedziałem, ale chciałem jakieś oryginalne powitanie zrobić. Więc no, witam w drugiej sesji, a zarazem piątym odcinku z Resident Evil 2. Mam nadzieję, że dobrze wam wszystko jest git, wszystko jest zajebiście, ale zgadnijcie co, dzisiaj jak nagrywam to jest 1 kwietnia. I wiecie jakiego pranka zarąbistego wymyśliłem? Ożywienie mojego kanału let's playowego. I właśnie dzisiaj przesyłam mój pierwszy odcinek z R2. A ten odcinek numer 5, teraźniejszy zobaczycie podczas innej daty. Jej, dobra. Więc tak, to co dzisiaj mamy do zrobienia to wyjście z tego cholernego komisariatu. Nareszcie! Więc... ciebie zostawię tu. W sumie, tak jak ja przewijałem ten mój let's play w poszukiwaniu jakichś kadrów do miniaturek, to jedyne co słyszałem od siebie praktycznie cały czas to Jakbym, kurde, nie znał innych słów, ale co ja innego zrobię, jak to jest, kurde, zboczenie zawodowe. Tak jak przeklinanie! Więc tak, te tablety trzeba tutaj zanieść. Claire! It's me! Sherry, you're okay. I'm glad to see your safe... Tak! Psy mnie nie zażerły! Nauczyłam je zajebistych sztuczek typu zdechł pies, dzięki tobie, Claire. Mimo tego, że mi nie nauczyłaś, jak je nauczyć to robić. Dobra, więc tak. Trzeba te tablety wpierdolić tu. Automatycznie się wpierdalają tam, gdzie trzeba, więc to nie ma żadnego problemu z tym. No. Złożyłem, zostawiam, kurde, na gwarancji te tablety pierniczone, bo one nie działają. Cóż to za gówniany sklep, więcej moja noga tu nie postanie, do widzenia państwu. Jestem ciekaw. Fuck, nie mogę zabić dzieciaka, szkoda. O, chwila. Widzę kartkę. No właśnie. Możecie sobie zapauzować jak chcecie. Ja tam nie będę, nie chcę mi się tego, kurde, czytać. Lecimy dalej. Jestem szybkim czytaczem. O mój Boże. Chyba pamiętam co tu będzie, raczej nie powinienem był nie brać ze sobą żadnej broni. Ale nie, chyba tam gdzie idziemy będzie jakaś skrzynia czy coś, więc no, będzie wszystko git, moim zdaniem. Możemy powyjmować wszystko i to co będzie... No, I'm not gay, bitch! I see you. Takie gówniaki nie rozumieją, że czy jesteś gej, czy jesteś hetero i tak będą chcieli wsadzić coś do twoich ust. Co jest straszne! Samo w sobie! So you've made it this far. Not bad, girl. Ty nie powinieneś leżeć na ziemi? Strzelaj, I dare you, motherfucker. Mam marihuanę, uzdrowię się. So it's true. You have been working with Umbrella. Then you must know about the G-virus. What is it? Tell me. W sumie to te wirusy w Residentach zawsze jakoś tak zajebiście się nazywają. G-wirus, C-wirus, abecadło z pieca spadło wirus. I T-virus. Koronawirus! Kurwa, pić mi się chce. Kurde, te nowe monsterki Ginger Brew, mule. Nawet okej są, mimo tego, że nie lubię smaku tego, jak to się nazywa. Zamiast pierdolić, to mógłbyś od razu mi kulkę między... O. Aaaa, I kumd! Takie rzeczy widziało się w Obcym i Predatorze. Formalin, chlorofromium, tak, nieważne. Masz jakieś ammo może? Przy twoim truchle? Nie, nie mogę nawet z nim interagować. Jedyne co mogę to deptać. O! Hell yeah! Acid rounds, przyda się. Na pewno. Ale nie widzę tutaj żadnego pudła. Cholera, będę musiał się wrócić. Bo tu będzie walka z pierwszym bossem. Druga sesja i dopiero pierwszy boss w tej grze, nie? Shit. Dobra, to w takim razie trzeba po prostu pójść, chociaż... Myślę, że może dałbym radę z takim składem, jednak nie chce mi się marnować granatnika jeszcze, bo granatnik to jest taka zarąbista broń, że przyda nam się w późniejszej tej fazie gry. I nie wiem czemu, jak się wszystko rusza, to Claire robi się niewidzialna. Nie mam zielonego pojęcia, coś z emulacją jest nie tak, ale no, takie małe glicze, no. Lepsze takie malutkie niż takie spore jak w Cyberpunk 2077. To nawet nie jest emulacja. Kurwa, nie. Sofa mi przeszkadza, czy te... fotelik. Złośliwość przedmiotów martwych. Chociaż czasem przedmioty żywe też potrafią być bardzo, bardzo złośliwe. Powiedziałem, że moja noga już w tym tutaj nie postanie, ale walić to. Może z Bogana zacznę ten... Bogana użyję. Bo czemu nie? Tak naprawdę. Tak, o, trzeba wymarnować, nie? I wezmę jeszcze ten... O, tego, o... O, jeszcze mam te rzutki, przerzutki. Strzały, kurwa, nie przerzutki. Chwila. Zestakuję wszystko, co będzie mi potrzebne. O, jeszcze tutaj jest Acid Rounds. Hell yeah, jesteśmy ustawieni, jeżeli chodzi o to ammo. Ten typ ammo przynajmniej. Dobra, ale kurde, wydaje mi się, że mój inwentarz trochę świeci tak pustkami. Może wezmę full heala na wszelki wypadek, chociaż ten boss nie jest wcale aż taki trudny, szczerze mówiąc. Ale hej, ubić zawsze może nas wszystko o tej porze, więc lepiej się zabezpieczyć i kupić prezerwatywy. Albo marihuanę, nie wiem. Bo nas będą tyłki boleć po tej walce na pewno. Mimo tego, że jest łatwa, to ja pewnie ją zjebię jak tylko mogę. Oh my god! PG, ja tego skurwysyna pokonuję w 5 sekund, a ty nie mogłeś sobie z nim w pół godziny poradzić. No sorry. Przepraszam za to, że jestem takim debilem. O god. Więc tak, o czym by tutaj jeszcze pomówić? Szczerze mówiąc trochę tak, się stęskniłem za tymi let's playami. Kurde, ostatnim razem ten odcinek z Persony 4, który nagrałem, on był z 2018 roku, gdzieś tak z połowy, więc można powiedzieć, że prawie 3 lata nie było let's playów, a nie 2 jak myślałem. Więc no... Wyjebiście! Ale no... Zawsze będzie jakiś content dla was, jeżeli jesteście zainteresowani, więc hej. Chociaż nie liczę na kurwa milionowe wyświetlenie. Oh my god, to ręka! Ktoś za bardzo fapał i mu odpadła! O nie! To zmutowany E.T. To jest Homo T! Który żyga plemnikami. Nie! 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 A na te małe gnojki trzeba uważać, bo one lubią siusiaka ci kąsać. A ja nie mam siusiaka, ale i tak mnie kąsają. Aha, nie ma tego dobre, co by na złe nie wyszło, co? Co ja powiedziałem? Kurwa, odpierdol się! O nie, już jestem na żółtym. Pff. Chodź tu, bo cię nie widzę, gnoju. O mój Boże, przestań mi dawać buziaka! Won! Dobra. Właśnie po to trzeba, kurde, mieć full healę ze sobą, nie? Masz w dupę! I leży. Dobra, wezmę, pójdę na górę. Dobra, on leży. Wszystko jest git. Użyłem kuszy, żeby nie zabierać ammo moim innym broniom, które są bardziej przydatne. Ej, ale kusza jest najbardziej OP w broniu w Resident Evil 2. I don't give a fuck. Ja jej nie używam aż tak często. Ale no. I tak w sumie fajnie się strzela takimi in real life, takimi brońmi ze strzałami, no nie, taką kuszą, takim łukiem. Łukiem zajebiście się strzela. Nawet osobiście celny byłem zawsze, kiedy miałem łuk w ręku. I came. Tak, wygląda na to, że ten odpowiedzialny za zombiaki to jej stary. Jestem, kurde, jak tak patrzę na tę grę, to jestem ciekaw, jak oni w remake'u sobie poradzili, szczerze mówiąc. Gdyby tak zrobić serię z Resident Evil Remake 2. Czy mi się zdaje, czy jej ręka jest... klipuje się w głowę? Po prostu mu odpowiedz! On chciał jeszcze ci coś powiedzieć, powiedział wait, a ty po prostu wyłączyłaś, skoblokowałaś go i co? Jesteś z siebie zadowolona, dziewczyno? Jesteś ruda! I Sherry została tam z tyłu. Cholera jasna. Ale dobrze, że z nami nie idzie. Nie potrzebujemy jej. Jej bezużyteczności. Dobra, mam taki zajebisty pomysł. Kusze zostawmy. Wszystkie nasze trzy kuszowe rzeczy. Granatnik może też. I weźmy Green Herbala i... Czy coś jeszcze nam się tu przyda teraz? Ja totalnie nie pamiętam, gdzie idziemy. Znaczy, no wiem mniej więcej, gdzie idziemy, ale co jest naszą następną tą... Ale co następnie zobaczymy, o tego nie wiem zbytnio. Chociaż zastanawiam się, tak się i zastanawiam i myślę, że chyba wiemy. Zobaczymy trolejbus. A tutaj pewnie niepotrzebnie biegam w to i z powrotem do tej skrzyni, bo jak pójdę dalej, to skrzynia będzie z save'em. Łupsi! Ale no, przezorny zawsze ubezpieczony. Ja później nie chcę płacić moim życiem za moją retardację. To by było ciężkie. O, Sherry też robi się niewidzialna. Chciałbym kiedyś ograć Cyberpunk 2077 w wersji 1.0. Tylko i wyłącznie dla bugów. Szczerze mówiąc. To by było, kurde, zarąbiście. I can't leave... Kurwa, idź ty! Oh my fucking god, ty jesteś w pierniczonym korytarzu! Czego, kurde, stoisz, siedzisz i... Kurde, jakbyś srała przed siebie, chodź, debilko! Ja pierdolę, temu właśnie Leonem nieco lepiej się gra, bo jak on z Eidą łazi, to Eida przynajmniej nie zatrzymuje się, kurde, nie wiadomo gdzie. Zjeb pierdolony! O, zobacz, Sherry, to z tobą zrobię, kiedy nie będziesz się mnie słuchać. Przestań tykać mojej cipuszki. Albo raczej zakrywać. Masz, kurde, biec za mną! Will you push the button? Yes, I will. Will you go up the ladder? Yes, I will. Chyba do tej pory ten pierwszy epizod z R2 powinien się przesłać. Jestem ciekaw, co tam ludzie myślą na jego temat. No, pewnie, że zjebany. Idź, mała zarazo. Mam nadzieję, że nic ci się nie stanie w międzyczasie. Oh no! To Yandere Dev! Zamknij ryj! Może nas nie usłyszy i nie zobaczy. Nie jesteśmy z Kamu, na pewno nas nie zobaczy swoimi oczami tymi wykrywającymi Kam. My jesteśmy dziewczynkami, nie produkujemy tego. Ups. Pff. Ups, teraz musimy znowu robić drifty Sherry. Całe szczęście jej spray się odnowił. Ponieważ no, chociaż tutaj ta sekcja gry nie jest wcale aż tak ciężka, szczerze mówiąc. Ale no, to, że Sherry biega jak kuternoga, wcale nam nie pomaga. W sumie teraz już to wszystkie te lokacje po komisariacie, one są strasznie małe. Nie żygaj! Ja też tak mam, jak widzę małe dzieciaki, ale no kurde, no błagam. Ja to robię figuratywnie. Ej, Pugi, zobacz, jaki ten mały brzdąc jest uroczy. O, nasrał pod siebie. To jest takie urocze, ja pierdziu. Kurde, odwal się! Może Sherry, jakbyś nie biegała jak ta ostatnia koślawa na WF-ie, to może byśmy nie musieli, kurde, się... O, chwila. Hell yeah! Zostałem nagrodę za to, że gram małym gnojkiem. Do śmieci, gdzie twoje miejsce! Ale nie, Sherry nie jest wcale aż taka zła, szczerze mówiąc. Czasem wkurwia, ale no. Yandere Dev, nie! Zostaw tą małą nieletnią dziewczynkę! Co on z nią robi? No cóż, to by było na tyle. Żegnaj, Sherry, you will be missed. Press F to pay respects. O, wait, niebieska marycha, ona odtruwa. Bo tutaj niektórzy przeciwnicy mogą nas otruć. W sumie nie jestem pewien, czy trucizna może nas zabić, czy tylko redukuje nasze HP do 1. Bo zawsze jak mnie coś, jakieś główienko otruło, to zawsze ja się odtruwałem. Więc no. Tu będzie spray. Albo naboje. Jedno z dwóch. Zawsze się przyda, nie? No i karteczka. Kartka do kartki będzie papier toaletowy. Tyle tego wszystkiego noszę ze sobą, że ja pierdziu. Old locker. O, tu będzie spray. Zajebiście. Powinienem tu save'nąć, ale najpierw się ogarnę. Znaczy, no jeszcze zobaczę, co my tutaj ciekawego mamy. Chyba nic, więc w sumie mogę save'nąć. Ale no, zostawię w pudle co nieco. Te niebieskie herbale można używać sobie samemu, nie mieszając z zielonymi ani z czerwonymi. No nie, bo czerwonych nie da się używać no oddzielnie, tylko zielone i niebieskie, bo czerwone to tylko no tak jakby mieszanka dodająca full heal do naszych zielonych marihuan. Więc no, to jest zawsze przydatne do jedzenia. Mam nadzieję, że za niedługo będą czerwone herbale. Ogólnie mam nadzieję, że będą herbale. Dobra, gdzie my żeśmy szli? O, mam też nadzieję, że moje pierdzące krzesło wam nie będzie przeszkadzać. No czasami się odezwie, nie? To... Tędy byśmy wychodzili, jakbyśmy grali Lionem. Tu chyba będzie O, no właśnie, jest mapa. Server map! Server map! Nie, dobra. I w sumie, no tak jak powiedziałem, teraz te wszystkie lokacje, które zwiedzimy, będą dość małe i liniowe, więc w sumie tak naprawdę większość tej gry to jest komisariat. Reszta niespodzianek, jeżeli chodzi o zwiedzanie miejsc, to jest dość tame, porównując tego, co widzieliśmy do tej pory. Nic więcej nie ma? Dobra. Przy okazji, hey bitches, you get wrecked. Tu chyba, o właśnie, to Spidermany! Gone wrong! Tu chyba też będzie jakiś, nie, dobra, jak nie, to nie, ja pierdzielę. Myślałem, że tutaj jakieś naboje będą schowane w tych zwłokach. A gdzieś powinny być. Spider-Man, Spider-Man, does whenever a spider can. Can he swing from his dick? Yes, he can if you're a chick. Claire jest w niebezpieczeństwie. O, dokładnie. Czy ty jesteś żoną Yandere Deva? O mój Boże, Samus Aran. Chyba raczej Samus Baran w tej inkarnacji. Then you must be Samus. Samus. A jak myślisz, kurde, co na stacji się działo? My own husband, Yandere Dev. Czas na scenkę! To są te skurczysyny, przy których dostaliśmy te flame rounds'e chyba. My precious come! Jezu, jak to się kurde... So you finally come! I come before you bitches! Ah! You might hit the sample. That's it, all right. Okay. Co ja chciałem powiedzieć, kurde, zapomniałem. Alex! William. Oh my. Hold on, darling. I'm taking care of that bullet wound first. Stay here. A Zero Sud Samus to jest moja żoncia. Przyszła mi pomóc i jej bubsy dżiglowały. I dałem jej mokrego buziaka czy tam coś. Jesus fucking Christ. Wstrzyknę sobie kam do płuc. I kumd! Kurde, za każdym razem, kiedy mówią G-Virus, to zamieńcie to z kamem i to jest, kurde, comedy gold. Dawajcie mi kasę z Patreonów. Are you my waifu? You are not. Rozdeptam mój kam. Już go nie potrzebuję. A nie, zjem teraz go sobie. Trochę szkoda, że tak w pierdol wszyscy dostają. No to są wszyscy gremliny, hejtery Yandere Deva. On z nimi to właśnie robi. Zabić wszystkich. No i oczywiście, kurde, szczury muszą rozpierdalać wszystko. Czarna ospa, cam virus. And that's not even the entire story. Every G-Virus bioweapon, including William, has the ability to implant embryos into other life forms. Fuj! That's why he's after Sherry. Implantować embriony? I temu właśnie Sherry chce dopaść? Oh my god, to ma dużo sensu. Tak wojedni są policzone, bo nie jesteś naszym party memberem. Dobra. Shit, zawór tu był potrzebny. Randomowy przedmiot, który zdobyłem wieki temu, jest potrzebny w tym cholernym laboratorium nie wiadomo czego. Fuck Spidermany! Jesus fucking Christ! Tu chyba kolejny boss będzie, o ile dobrze mi się wydaje. Znak zapytania oczywiście. Bo nie jestem pewien na 100%. Tam chyba tam po lewej stronie był jakiś koleś z amunicją czy czym, ale nie będę sprawdzał, ponieważ Spider-Man tam jest. Nie chcę zostać otruty. W sumie no muśnięciem, nie? Ale właśnie ta trucizna jest najgorsza. Nie chce mi się tachać Blue Herbala ze sobą, mimo tego, że tam podczas tej scenki z Annette była ta... była od groma tych niebieskich herbali, ale... Co ja chciałem zrobić, kurde? A, ten Valve wziąć. Half-Life 3 is a lie, just like the cake. Portal, zarąbista seria. Szczerze mówiąc, portale o wiele bardziej mi się podobają od Half-Life'ów. Nie wiem. Tak to już mam. Wszyscy kurde na Half-Life 3 czekają, ja kurde chcę Portal 3 do jasnej ciasnej. Give me! Jasno, czy Hound Down the Freeman można uznać za Half-Life 3? Oh my god, teraz już ludzie będą na mnie wściekli za to, co powiedziałem. Chociaż no, mimo tego, że no szczerze mówiąc ja osobiście no Half-Life'a 1, 2, epizod 1 i 2 ograłem. Ale no, nie wiem, było spoko, ale nic z tych gier praktycznie nie pamiętam, poza tym, że Alex jest spoko. Nie wiem, jakoś tak mnie Half-Life do Half-Life'ów zbytnio nie ciągnie. Kurwa. To nie jest japońskie, więc to jest inferior. O, tam jest chyba pudło, czy save? Oh my god. Ale nie, w sumie i tak jesteśmy tym, jak to się mówi, w domku. Ponieważ no, marihuany rosną, a to znaczy, że jesteśmy u siebie. Wydaje mi się, że, kurde, ja nie pamiętam totalnie co tutaj będzie, ale wydaje mi się, że, o, jest save. Może powinienem savenąć. Old typewriter. Tutaj jest, kurde, Inkribon, bierz go. Czy nie ma? Czy ja widzę tylko jakiś pikselek? O, nie, jednak ten pikselek to był Inkribon. A, i w sumie tutaj jeszcze użyję tego zaworu. Chyba powinniśmy, bo bym musiał się wracać potem, jakbym tego nie zrobił. No jak widzicie, kurde, kto konstruuje te pierniczone maszynerie i te wszystkie dróżki, pietruszki w ten sposób, że o, ja otworzę jedno coś i drugie zostanie zablokowane. No what the fuck, kto w prawdziwym życiu tak kurde konstruuje przejścia. Dobra. Ja chyba kojarzę co tutaj teraz będzie. O nie! Nie jestem zrozpaczony dlatego, że będzie coś okropnego. Tylko, że my zrobimy coś okropnego. Sherry! Czy ja to powiedziałem razem z Claire? A! No nie! Nie chcę tego aligatora zabijać, on jest cute. Chcę mu dać buzi, ale niestety jestem do tego zmuszony. Look at this! Flatfuck Friday! Tylko, że dzisiaj nie mamy Friday. Kurwa! Przestań! Więc no, to taka jest strategia. Zostawić ten propan-butan. On weźmie to sobie do gęby. Zaraz przyjdzie do nas. O, wziął propan-butan i robimy tak. Szkoduję. Lubię przerośnięte jaszczury. Aż mi się przypomina ten Twitter, którego followuję, Gators Daily. Codziennie fajne zdjęcia i wszystko związane z aligatorami, które są naprawdę cute. Tak. Ten też byłby cute, gdyby teraz nie został oberwany wybuchem jego morda i tak dalej. Sherry! Kurwa, chciałem medal wziąć. O nie! Zostało coś zbereźnionego zrobione dla niej przez Yandere Deva. W brzuch! Mam nadzieję, że nie jadłaś pizzy hawajskiej. Bierz tego... no, dziękuję. I... czy coś jest... Mi się wydaje, że tutaj jeszcze jakieś... ammo jest schowane? Nie, nie chciałem się wracać! Fuck. Camping Area B2. Chociaż tu pisze dumping. Camping. Hell yeah! Wiedziałem, że coś tu jest ukrytego, ale myślałem, że to naboje. Dobra, nieważne, po prostu pójdę przed siebie. Śmieci dla jednych to skarb dla drugich. A Inkribonem oczywiście nie będę, kurde, żałował. I psioczył, że o! Inkribona mi dali, mogliby mi dać coś lepszego. Co z drugiej strony fakt, mogliby mi dać coś lepszego, ale hej. Tylko ty, kurwo, się zatrzymaj. Wait, o nie. Właśnie coś ogarnąłem, że tu będzie kolejny medal, a ja nie mam miejsca w inwentarzu. Użyję jednego herbala, nic się nie stanie. Ja szczerze mówiąc nie jestem pewien, no, nie byłem pewien jak mocno byłem ranny, może mnie to... Kurde, miałem 99% HP i użyłem trawki, żeby się wyleczyć. No to się nazywa marnotrawstwo. A, przynajmniej... W sumie, może u niego będzie coś? Nie, nie ma nic. Shit. Ja chcę okradać martwych ludzi. A ty czego już, kurde, siedzisz skulona? Skopa dostaniesz. Biegnij. Raz, dwa. Raz, dwa. I przestań zakrywać moją cipuszkę po raz kolejny. Stoję tyłem. Nikt nie widzi.